Reedycję dedykujemy Mirkowi. Polak w Chicago. Kontrowersyjny reportaż w porywach dokument. Żadna polska i polonijna stacja nie wyraziła zgody na jego emisję. Nazywam się Mariusz Marek Mościcki i zapraszam na tę intelektualną konsumpcję słuchowo-wzrokową. Zobacz też inne nasze produkcje, Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damięckim i Tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beaty Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz Człowiek w Los Angeles. Linki w opisie. W poprzednim odcinku. A powiem ci, Marek, jak byłem w Nowym Jorku, ja myślałem, że kurczę, tamci są głupsi, bo te mordy jakieś takie widać, te czoła niskie, jakieś takie debilne wyrazy twarzy, wiesz? Nigdy ani razu nie odczułam osobiście, że ktoś mnie na zewnątrz, wśród Amerykanów źle traktował. Abyś tylko najebać, zjeść, nie wiem, tłuste żarcie, pokazać, że mamy brud pod paznokciami. Ale ja myślę, wiesz, że to jest albo Irlandczyk, albo Niemiec, a te nacje nas tutaj po prostu nie lubią. Nienawidzą nas. Nienawidzą, szczególnie Irlandczykom, dużo Polakom się wydaje, że Irlandczycy będąc katolikami, to kochają nas. To jest właśnie zupełnie odwrotność. Jesteśmy jak gdyby inną kategorią ludzi, ponieważ jesteśmy imigrantami, mamy akcent, nie potrafimy wyrazić swoich myśli w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Nie potrafimy zaprezentować swojej inteligencji w taki sposób, jak byśmy chcieli. Taki człowiek potrafi powiedzieć, potrafi po prostu wyciągnąć ręce i chcieć, wiesz, no, pomacać biustu, rozumiesz? Marzą tylko o tym, żeby pójść na shopping, czyli tak zwane zakupy, kupić sobie nową kiecuszkę i wspaniałe kosmetyki, po prostu są zachwycone takim stylem życia. Natomiast mało jest, dlatego ciężko też nawet znaleźć znajomych, ludzi, którzy do czegoś dążą, mają jakieś zainteresowania, o których można po prostu siąść, napić się lampki wina i pogadać o wartościach. Reszta ludzi narzeka i po prostu w zasadzie tyle. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Tada. Już kąty znam, te różne inne hece, wiesz. Do roboty się za bardzo nie nadaje, wiesz. To, co jedno zrobiłem, to co się tylko, wiesz, tymi książkami, których po trzy godziny dziennie czytam, jak nasz prezes, co z tyłu siedzi. Panie prezesie, ile pan dziennie tych książek czyta? No za trzy godzinki trzeba przeznaczyć. Nie, rzeczywiście, jak przyjdziesz później, spokojnie, wiesz. Ale to niż te głupoty telewizyjne. Tylko witaminę E bierze i powiem ci, co się nauczyłem, to tylko myśleć tutaj, co ja zrobię. Ja nic nie potrafię przecież, ani żadnych kurczę nie mam. No potrafię, bo po prostu, wiesz, to czego mnie na SGP-sie wyuczyli. Z ludem współpracować. Z ludem! Polonijnym. Lud! Polak w Polsce chce coś zrobić, może zawierę, bo administracja go upierdala, totalnie go udupiają ze wszystkim. Toczy się to, nie wiem, tam teraz otwarcie jakiegoś tam biznesu parę lat, czy tam parę miesięcy. Polak, który przyjeżdża tutaj, który z myślą o jakimś dorobku, żeby coś zarobić i wróci do Polski. Przyjeżdżają tu ludzie na, powiedzmy, na 6 miesięcy. Zależy im na ile ta wiza pomoże zostać tutaj. Zostają, no powiedzmy, na pół roku. Po pół roku stwierdzają, że pół roku to jest za mało, że za mało zarobili. Zostają na kolejne pół roku po przedłużeniu wizy. Potem kolejny pół roku, gdzie to już jest, trwa rok czasu, stwierdzają, że mają w dupie Polskę, że tu jest lepiej, że mogą coś naprawdę osiągnąć, pójść do pracy jakiejś konkretnej, coś zarobić. I myślą, że po paru latach wrócą do Polski coś i z jakimś tam dorobkiem wrócą i coś będą mogli otworzyć w Polsce. Po paru latach stwierdzają, że
że mają w dupie Polskę, że tu jest lepiej, że zostają. Potem się tworzą takie małżeństwa chicagowskie, gdzie żona tam, w Polsce, to jakaś kobieta na boku, albo facet na boku, a żona... facet na boku. Albo odwrotnie. Albo na odwrotnie, właśnie. I ostatnie pytanie w naszym teleturnieju za milion, powtarzam, milion punktów. Pytania są losowane przez komputer, losowo. O, to pytanie. Jak na imię ma mężczyzna, który ma tik? Taki tik przy, na przykład przy oku tik. Czas start. Nie wie pan? Romantik. Roman i tik. Bardzo proste pytanie. Oto następne pytanie. Jeżeli chodzi o Polonię patriotyczną, czy Polacy są patriotami, nie mogą być takimi, powiedziałbym, patriotami w 100%. W 100% moim zdaniem jest taki patriota, który żyje tym, co się dzieje w Polsce i jest aktywny. Niestety tutaj ludzie, którzy mieszkają, nie mogą iść, powiedzmy, mają pewne utrudnienia, jeżeli chodzi o głosowanie, muszą pojechać do ambasady i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słychać i widać, że są patriotami. Słychać dlatego, że w radiu, jeżeli jest podejmowany jakiś temat, czy to społeczny, czy polityczny, ludzie dzwonią i wypowiadają się na różne tematy. Wypowiadają się na tematy Iraku, czy nasi żołnierze są tam rzeczywiście potrzebni. W Afganistanu, to co się dzieje w rządzie. No naprawdę słychać i człowiek czuje, że ta osoba druga po drugiej stronie mikrofonu no, żyje po prostu tym, co się dzieje w Polsce. A nasz lud to taki mądry jak do Wielicha, tu co ci mówiłem, Chrystus, zadzwonił jeden, mówi, oj, panie, wiesz do której Wielicha, Marek? No chyba tak. No tak, na tym, na radiu naszym. No i słuchaj, jeden, a sprytny to k***wa, nie głupi chłop, cholera, mówi, panie, ja tu, wiesz o czym mówię, Chrystek? Panie, cholera, ja nie głupi, wie pan, dniówkę straciłem. Mówi, ale nie chcę, nie pojechałem. I wie pan, nie chcę, bo mi się światełko w samochodzie tutaj na kontrolce zakręciło. Wielich mówi, słuchaj, jakie? Jakie? No to ja się pana pytam, jakie? I to mi się przypomniało, Krystyn, z rejsu. Ten mówi, jak się pan, to jak, a to ja pana pytam, wiesz, o tym. I mówi, no jakie? No, panie Wojtku, no taka książka otworzona i fontanna. Spryskiwacz tego otrzepki. Ale do roboty nie, głupi, do roboty nie pojechał. Dniówka nie chce, motoru, do roboty nie pojechał. Ta Polonia, młoda Polonia, nazwijmy to, jest zakleszczona pomiędzy kilka ulic typu Belmont, Central, Harlem. I w tym kwadracie mieści się ta nowa polska dzielnica, nazwijmy to, ta nowsza niż Milwaukee czy tam Jackowo. I w zasadzie ta dzielnica przypomina małe miasto. Kto w niej pracuje lub się w niej obraca, po krótkim czasie będzie miał okazję poznać wszystkich, którzy w tej dzielnicy się obracają. Wszystkich Polaków. To wszystko przypomina małe miasto, gdzie wszyscy się znają, obgadują wzajemnie, sobie zazdroszczą czy coś w tym stylu. A popatrz, ten to dzisiaj go spotkałem w sklepie spożywczym, ona ma nowy samochód i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie bardzo zakleszczone miejsce, ta polska dzielnica, w której tak naprawdę się nic nie dzieje. Jest parę badziewianych barów, sklepów spożywczych i w zasadzie nic więcej tam nie ma. Nie ma jakiegoś, nie wiem, kina, jakiegoś super baru. Oczywiście jak się otworzy jakaś nowa dyskoteka, to wszyscy uważają, że to jest wielkie wow i jest w niej super i świetnie, dopóki już się ludziom znudzi. Tyle co do polskiej dzielnicy. Więcej do niej nie ma. Nie ma jakichś ambitnych rzeczy w niej za bardzo. Krystyn, nie ma żadnych podstaw, żeby się wypowiadać o Polonii, ponieważ ty jesteś tylko obywatelem, jesteś tutaj tylko 18 lat i słuchaj, pojebany falandysz tylko był twoim promotorem.
No tak. Słuchaj, i ty tylko skończyłeś prawo, ty nie masz żadnych podstaw, żeby no tak, o Polonii. Gdzie ja przy tych intelektualistach? Przy intelektualistach ty nie możesz w ogóle nie możesz uzurpować sobie prawa do, słuchaj, opinii o Polonii. Tu są mądrzejsi od siebie ludzie. Oczywiście. Tu są ludzie mądrzejsi. Czy to z ziemi wyszło? Tak, ty skończyłeś ten tylko, słuchaj, przygłupiasty uniwersytet. Czaski Wydział Prawa, który tam jest, Samsonowicze, takie różne wariaty, to przegłupki, połączyły to absolutnie, w ogóle ten Falandysze, ten Andrzejuk, wiesz, o Fildorfie już nie będziemy mówić o tym. Krystyn, nie masz żadnego prawa po prostu, znaczy nie, że prawa, ale nie możesz, słuchaj, być wiarygodny w wydawaniu opinii. Są ludzie, słuchaj, tutaj, wiesz, Krystyn, o większym potencjale, wiesz, intelektualnym z Tarnowa, są górale, słuchaj, ludy wybitnie, wiesz, z dziada, pradziada, genetycznie, z poziomem intelektu wyższym od naszego. My nie możemy, co najmniej 140, nie możemy nic, ja się nawet nie... Próbuję równać. Ja nawet nie próbuję ani się równać, ani słuchaj ze swoimi SGH, słuchaj, SGPisami, Batorymi, tam przecież filie są. Uniwersytetu, filia Politechniki Białostocka. Nie obrażaj, bo teraz jest Uniwersytet Białostocki, nie jest filią warszawskiego. No. I to najbardziej oni żałują, bo mieli w nazwie Uniwersytet Warszawski, a teraz mają jakiegoś... Absolutnie. Ale mówię poważnie, ty wiesz, ja takiego faceta to poznałem. On zaczął studiować, a w tej chwili mówi, patrz, ale mam wpisane Uniwersytet Białostocki i to źle, bo jak miał UW, to wiesz, to był, ale mówię poważnie, wiesz, mnie nawet do głowy by to nie przyszło. Live. This is 7 News. The headline news at 7. Wiadomości ze świata. Jak podaje nasza specjalna wysłanniczka w Rosji Tamara Liszmirowa, Rosjanie wyprodukowali nowy model Łady. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Rosjanie wyprodukowali ten model w hołdzie Amerykanom. Nowy model nosi nazwę Łada Fuck. Łada Fuck. Łada Fuck. Live. This is 7 News. The headline news at 7. Na arenie kulturalno-społeczno-politycznej Polonię reprezentuje niejaki pan Frank S. Poziom pomocy, jaką niesie dla Polonii, jest porównywalny z poziomem, w jaki opanował język ojczysty. Bo my muszą nas zobaczyć w tym kongresie, że Polaki to potrafią coś zrobić. Przepraszam bardzo, ale osoba, która tak mówi, nie powinna reprezentować Polski, Polaków, Polonii. Ta osoba reprezentuje naszą Polonię, oczywiście ma autorytet. Rozmawiają z tą osobą nasi, powiedzmy, w rządzie polskim, nasi politycy, politycy amerykańscy, ale to, jak on mówi po polsku, jak on do mnie mówi, to po prostu ja w ogóle nie czuję, że on to do mnie mówi. To jest naprawdę i mało tego, nikt mu nie powie wprost temu człowiekowi, żeby on się po prostu nauczył trochę lepiej mówić po polsku. Jeżeli on reprezentuje Polonię, to powinien wiedzieć jakieś podstawy. No dziecko w przedszkolu lepiej mówi po polsku, w polskim przedszkolu tutaj od tego reprezentanta polonijnego. Jest mi naprawdę przykro i no jest mi trochę wstyd, że taka osoba nas to reprezentuje. Dlatego ja bardzo chciałbym, aby nasza Polonia była bardziej aktywna i taka bardziej taka zorganizowana. Coś strasznego. Często jest tak, że w sumie bardzo często, że zdarza się, że Polak Polakowi chce pomóc. Tak naprawdę nie zawsze ma takie możliwości, jakby chciał, ale jest dużo werwy i chęci. No, tak. Z swojego punktu widzenia, bo są tacy ludzie, którzy po prostu tylko czekają na moment, żeby jeden drugiego, wiesz... Oskubać, no tak, no. Ale to tak jak wszędzie, na całym świecie. To nie ma, nie można, wiesz, podporządkowywać pod jedno. Jesteśmy indywidualistami, tak? Każdy jest inny. Są dobrzy ludzie, są tacy,
których nie chcielibyśmy znać. Ale ogólnie każdy, jeżeli by miał tyle odwagi, żeby przyznać się, że jest że przed sobą, bo to nie wiesz. Nie chodzi o to, żeby się przyznawał przed kimś, tylko przed sobą, że ktoś tam popełni błąd, że rachunek sumienia jakiś tam, czy co ja dzisiaj zrobiłem takiego niedobrego. Kogo mogłem zranić, a kogo dzisiaj nie zraniłem. To by było okej. Okay. Myślę, że po pewnym czasie nie byłoby żadnych, wiesz, niedociągnięć w jego życiu. Ja też nie byłem i nie jestem ideałem. Wiesz, a życie polega na nauce i każdy, myślę, że powinien ukazać swoją pokorę w życiu. I to jest chyba punktem, jaki powinien być w każdym człowieku. Pokornie, wytrwale do celu, pomagajmy sobie nawzajem, stwórzmy, wiesz, jedność. No chyba o to chodzi, no nie? Jeżeli wierzymy w wyższe cele, jeżeli nie, no to olejmy wszystko i róbmy tak dalej, jak robiliśmy. W trakcie realizacji materiału zrodziło się pytanie podsumowujące. Polak to? Ja na pewno ci powiem jedną rzecz. Ten, dla który mnie, tu jest. Ja powiem ci tak, no. Że dla mnie Polak, który jest w Polsce czy tu i żyje w tych czasach, jest po prostu przede wszystkim twardym człowiekiem. Że musi wytrzymać i tu, i te głupoty. Pamiętaj, że on musi tak i utrzymać rodzinę w Polsce, pomagać i tu. I to uważam, że są Polacy są bardzo twardzi. Może na to nie potrafią się sprzedać, no ale to wiesz, to już dalej można tak wiesz, dyskutować, więc skończono. Ale mnie to przyszło do głowy i uważam tak jest, że jesteśmy bardzo twardym narodem. Ja tak się zastanawiam, no sam go diabeł wie, cholera, jaki tam ten poziom edukacji, czego uczą. Marek, mnie nauczyli, mnie uczelnia nauczyła, najlepsza ekonomiczna uczelnia w Polsce, mnie nauczyła normalnie życia autentycznie, nie jakiś kłopot, pajestki tego, słuchaj, Luszczyńskiego, czy jakiś kurcze ekonometrii, jakiś innych, ten, mnie życia autentycznie nauczyła. Ja może, wiesz, wiadomości nie mam, słuchaj, takich, które bym zapamiętał po prostu z tych, ale ja się nauczyłem normalnie cwaniactwa życia. Ja nie pracuję fizycznie tutaj 18 lat. I to mi się po prostu podoba. W Polsce 18 lat byś nie pracował, a żyję sobie. Obrazy kolekcjonuję i żyję. I nikt mi tutaj nie powie, że głupi jestem i czytam bardzo dużo. I powiem ci, stary przyjacielu, że wiesz, tego, no nie wiem, no myślę, że to troszeczkę ta nasza socjalistyczna cholera uczelnia też się przyczyniła do tego, co tutaj robię teraz, Marek. Nie robię w fabryce, nie na kontraktorce, nie pracuję normalnie dla kogoś, no sam dla siebie, dam sobie radę. Padnie mnie kryzys, nie ruszy. Jak mnie ruszy, no to tam mam 7 domów, no to stracę, słuchaj, z nich 4, ale tam 4, rano mogę 5, ale 2 zostaną. To skądś Marek, to się bierze. Nie jakieś genetyczne uwarunkowania. Bo jak genetyczne, to sami mandrale by byli, ale nie wiem, no coś z tych szkół, z tych uczelni, z tych liceów warszawskich, polskich, słuchaj, wyciągnąłem. Może nie mniej wiedzę, ale naukę przystosowania się po prostu do tej rzeczywistości całej. A na Księżyc, na Marsa pojadę, dam sobie radę. Taką siłę w sobie mam. Ja do fabryki nie pójdę, ani na kontraktorkę młotkiem napierdala. Polak to patriota, a to człowiek rodzinny, to człowiek, który kocha posiadanie domu, który nie lubi polityki, który może nie ma talentu do zdobywania wysokich stanowisk w ogromnych korporacjach, ale
który generalnie bardzo dba o rodzinę, o dom. Wydaje mi się, że każdy powinien się zająć sobą. To jest moje myśl przewodnia dla wszystkich elementów, którzy będą to oglądali. Oni podejrzewam, że każdy element, który będzie to oglądał, nie zda sobie sprawy, że jest elementem, bo taka jest zwykle kolej rzeczy. No ale po pewnym czasie się okazuje, albo zostaje olśnienia, albo po prostu zostaje nadal elementem. Co ale... co bym musiał zrobić? Na przykład myślisz, że... Niech się zajmie sobą po prostu, niech się zajmie... Wiesz co, bo to jest tak, że większość Polaków... W Stanach. Uściślimy, bo no mówisz o elemencie... Ja żyłem w Szwecji też. Także uważam, że Polonia jest podobna. Jest... Nie jest sobą. Nie jest we własnym umyśle. Ona żyje czymś innym. Gdzieś nie wiem, gdzieś obok. Po prostu patrzy, wiesz, cały czas... Ale chyba nie wiem, chyba mi się wydaje, że to jest z pokolenia na pokolenie, z Polski wyniesione, że... Każdy patrzył na sąsiada, żeby mieć, wiesz, lepsze coś, lepszy telewizor, lepszy samochód, no nie wiem. I na koniec temat żartów o Polakach. Pewien amerykański polityk opowiedział publicznie żart o Polakach, z którego by wynikało, że Polacy są powolni. Ja tę historię znam. Był to senator z Pensylwanii, którego nazwisko teraz mi umknęło i który był za to bardzo ostro pokarany i który uważam zrobił faux pas wybitnie niedyplomatyczne, a jednocześnie ja ciągle podtrzymuję, że jest to faux pas bardzo sporadyczne. Zadziwiające, że zrobił to polityk i polityk tej rangi, bo był to senator Stanów Zjednoczonych z Pensylwanii. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć, dlaczego był tak głupi i tak niepolityczny, bo on właściwie zrobił sobie krzywdę, bo w Ameryce nie wolno być rasistą w żaden sposób, w stosunku do żadnej grupy etnicznej. Kosztowało go to bardzo dużo przeprosin, bardzo dużo krytyki, kajał się na wszystkie strony. Natomiast ciągle uważam, że był to głupi wybryk, ale bardzo pojedynczy. Bardzo sporadyczny i że takich żartów o Polakach już nie ma. Kiedyś w Sun Times, jak umarł Polak papież, było takie piękne zdanie. Było tak wiele prasy poświęconej papieżowi, Polonii, Polakom. I było powiedziane, że zabrał do grobu ze sobą żarty o Polakach. Ja myślę, że on te żarty sam zakończył dużo wcześniej, ale to było bardzo piękne podsumowanie prasy tutejszej chicagowskiej. Jak widać na załączonym obrazku, co człowiek to opinia. Nie spotkałem nikogo, kto by pił do takiego stopnia, ani na przyjęciach, gdzie miałem okazję być z kamerą, ani też na ulicy, gdzie zbierałem materiał do filmu. Z pewnością w każdym domu gdzieś za drzwiami byłoby coś ciekawego do nagrania. Tymczasem spotkałem kilkoro ludzi, którzy mają swoje zdanie, nie boją się otwarcie mówić o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. No i tak to pokrótce wszystko wygląda. Wiem, że jeszcze jest dużo tematów, które można było poruszyć. Może będzie jeszcze ku temu okazja. Dziękuję wam bardzo, że to obejrzeliście i mam nadzieję, że dobrze to odebraliście. Jednakowo chciałem, żeby każdy to obejrzał i odpowiedział sobie, czy jesteśmy sobą i dobrze się prezentujemy na arenie międzynarodowej. I wiem, że chcielibyście, żebym jeszcze długo tak mówił, ale już po prostu nie mogę, bo bolą mnie wargi. Mariusz Marek Mościcki, dzięki za uwagę. Dziękuję. W kolejnym odcinku. Ludzie są smutni. Tutaj.
i wydaje mi się, że większość swoich frustracji próbują wyładować na kimś innym. I to najczęściej jest osoba taka jak ja. Ja mam, wiesz, bardzo dobre zdanie o Polonii amerykańskiej. I jeżeli wiesz, moja praca polega, to głównie jest kontakt z Polonią. Pracuję w polskich klubach, gdzie prowadzę imprezy. Polacy nie są najłatwiejszymi osobami, z którymi można pracować. Z tego powodu, że jesteśmy, myślę, wydaje, że bardzo agresywnym narodem. To już do takich rzeczy doszło, że już Chińczyk z naszymi dziewczynkami figluje. Wiesz, tylko ładny Chińczyk, ładny, taki niebrzydki. Bo to już, wiesz, murzynek to może taki, wiesz, już się przejadł, ale wiesz. No i powiem ci, słuchaj, troszeczkę nasi go tam podszkolili, wiesz, w tych naszych, słuchaj, wiesz, polskich porzekadłach, także Chińczyk, słuchaj, tutaj po swojemu te nasze dziewczynki zadowala. Dziewczyny do seksu nie ma problemu. Idziesz na dyskotekę, no i jak, no bo tak jest. Zazdrość, zawiść to nie jest nasza polonijna cecha, tylko to jest ludzka cecha, wiesz, i w koreańskim, meksykańskim i amerykańskim i globalnym środowisku jest zazdrość i zawiść i tak to będzie, wiesz. Urodziliśmy się z tymi cechami. Lubisz oglądać filmy? Zostań jurorem festiwalu filmowego w Los Angeles. Oglądaj filmy online. Wybieraj najlepsze do projekcji. Masz firmę, serwis lub usługi? Zostań sponsorem festiwalu filmowego lub kolejnej produkcji filmowej z realizacją w Hollywood. Możliwość umieszczenia produktu w filmie, tak zwany product placement. Zobacz też inne nasze produkcje Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damięckim i tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beaty Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz Człowiek w Los Angeles. Szczegóły i linki do naszych innych produkcji w opisie.